Stan i duch tych żołnierzy są niezrównane, gdyż każdy z nich wie, że nie tylko uczestniczy we wspólnej walce o zwycięstwo prawa, ale także, że przez wziętą na siebie ofiarę zapewnia ostateczne zwycięstwo Polski. Tak 9 stycznia 1918 roku paryski Figaro rozpisywał się o przybyciu do Bordeaux pierwszego oddziału Wojska Polskiego. 10 stycznia 1918 roku ilustrowany Kurier Codzienny relacjonował epizod z udziałem dwóch rosyjskich urzędników, uczestników rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim. Tuż przed odjazdem pociągu do Brześcia zaczęła się nieoficjalna, niewymuszona bolszewicka zabawa. W jednej winiarni przy Nowym Świecie wytłuczono w czasie zabawy luster i szkła w ogóle na 2000 rubli. Na terenach objętych okupacją niemiecką, jak i austro-węgierską panuje straszna bieda. Od 11 stycznia 1918 roku racjonowane są podstawowe produkty żywnościowe. W Warszawie handel mięsem dozwolony jest tylko w miejskich sklepach monopolowych. W Kaliszu od nowego roku rację chleba zmniejszono z 3 funtów do 2 i 1/4 funta. Rada Regencyjna złożyła już wizytę na dworze berlińskim, a 12 stycznia 1918 roku była gościem Wiedeńskiego. W każdym calu, jak potwierdzają to doniesienia prasowe, są to spotkania politycznie i dworsko poprawne, a nawet ich wyniki mogą być uważane przez jej uczestników za dodatnie. . 14 stycznia 1918 roku zawrzało w Warszawie. Wybuchł strajk. Pracę przerwali robotnicy, pracownicy szpitali i urzędów. Wszyscy domagali się podwyżki płac. Jan Stecki, minister spraw wewnętrznych, snuł wizję niepodległej Polski. Ja sądzę, że za jakieś pół roku, najwyżej 9 do 10 miesięcy, będziemy panami w swoim domu.